Człowiek potrafi nabrudzić i nie posprząta po sobie. Szwędanie się totalne i bez ograniczeń luta. Bez sensu życie, naćpać się i balangi. Co z tego życia? Gówno bez przerwy ładowanie. Na umiar stratowanie i nachalny typ umyśle. Ładowanie się w kłopoty, bez sensu wszystkie ploty. Podrywanie i choroby, bez kontroli panowanie. Życie przerąbane. Na ulicy syf totalny, bezczelny typ opalny. Kłopoty z samym sobą, nic dobrego. Codziennie halny wieje po wypiciu kilku trunków. Bezlokalny trochę zawiewa, z każdej strony. Stoczony człowiek, bez rodziny, z samym sobą ma problemy. Poważne i co teraz, przecież mamy to w dupie. Dlaczego każdy tak twierdzi i stoi bezduszny. Zamiast pomóc bliźniemu, patrzymy na to, jak zawsze, boli mnie w klacie, me serce płacze. Na to, co się wyprawia, łzy płyną same, na widok biedaka, pijaka, po prostu inna rasa. Dlaczego jest taka, na ta populacja, alkohol i tapsy, wywalić do śmietnika i uczęszczać na spotkania. Poprawić życie narkomana, trudna rzecz do rozwiązania, świrowanie bez brania i z wizji bez kumania. Alkoholik ciężko ma, bo bez picia życia, brak. Sięganie bo ja bóla, najczęściej tanie wino, byle gość się uzbierał na trochę przeżycia, popicia, a także nerwówka, bez towaru rzecz nieprzyjemna, nałogi na szczęście nie weszłam i się nie rozbiłam, życie mam takie jakie chciałam, mam chłopaka i rodzinę, dlatego wam mówię nie róbcie głupot tyle, gość na imprezę. Wpadł człowiek zdenerwowany na siebie, szuka towaru już na imprezie, nic nie kuma poza życiu, ale co wam wy... Wymyślicie, to nie moja sprawa. Wolę na to nie patrzeć, nie wtrącam się wcale. Przecież to nie moje życie. Właśnie ten człowiek potrzebuje pomocy i nie poprosi, bo wie, że się nie uda. Zazwyczaj tak jest. Wymawia sobie głupot, nie uda się, nie uda. Przecież problem nie rozwiąże się sam. Pomocy potrzebuję, ale tak na to patrzeć nie będę. Postaram się pomóc chłopakowi z całego serca. Chociaż wiem, że jest źle, postaram się to zmienić i nie uciekam od problemów. Rozwiązuję je jak mogę, tylko czasami bez skazy, ale nie potrafię patrzeć, jak drugi człowiek marnuje sobie życie. I bez picia, brania idzie, żyć normalnie ciężko jest, ale od czegoś trzeba zacząć. Dlatego zwracajcie uwagę, bo kochajcie życie, przecież jest dla was wszystkim. Zakładanie rodziny, nowe pokolenie się rodzi, nowe życie dajemy drugim, wierzcie do siebie sobie. A na pewno to, co ja teraz podaję, dbajcie o siebie i o innych. A na pewno będzie sukces umiarkowany, nie będzie źle, jak dacie radę, a wierzę w Boga, On daje mi natchnienie. Wy zacznijcie to samo, proszę bardzo wam dziękuję i do was prośba, pokochajcie życie, przecież jest takie krótkie. Takie krótkie życie. Takie życie.